Witam ponownie, panu. Tym razem mój wykład to jest jak wyciągnąć owoc z pestki, czyli co może osiągnąć Polska i społeczność kulturowa na świecie w najbliższym czasie. Na początku chciałbym informować, bo w poprzednim wykładzie zapowiedziałem, że jutro dołączy do nas MCO. Niestety będzie on nieobecny. Wybaczcie za ten drobny błąd, ale dowiedziałem się o tym niestety już po moim wykładzie. Tak więc odnośnie klików w Polsce za granicą. Obecnie, jak wiemy, ClickTeam stara się aktywnie brać udział w życiu sceny. Reaguje na wszelkie sugestie, pytania, propozycje na swoich forach. Stara się wspierać wszelkie rozszerzenia, wszystkie nowe techniki, które się pojawiają, a zarazem ciągle pracować nad nowymi wersjami klików. Aktualnie był rozwijany kolejny punkt do MMF-a, który dał dwie ciekawe nowości w ruchach, czyli przyspieszenie ruchu z 100 do 255 jednostek prędkości, a także nowy czas, ruch wzorowany na czasie, na który programy się wkładali już jakieś 30 lat temu. Nareszcie po tak długim czasie oczekiwania ta prośba została zmieniona. Jednak obecnie ClickTeam również pracuje nad nowymi technologiami. Tak jak wspominałem, ClickTeam podpisał umowę z firmą Sony na stworzenie takiej jakby środowiska od Blu-raya, dzięki któremu można byłoby tworzyć wszelkie menu i aplikacje na Blu-ray, czy na przykład do filmów, czy do czegoś w klika, co jest o wiele wydajniejsze, szybsze, łatwiejsze. Jednak ta opcja nie będzie dla indywidualnych osób. Nie będzie dlatego, bo Sony nie chce, żeby to było zbyt szeroko dostępne, więc będzie dość wygórowana cena, bodajże coś około 10 tysięcy dolarów amerykańskich. Czy to będzie coś takiego jak te XNA Xboxie na Live Update, że wszyscy mogą sobie tworzyć takie minigierki do pobrania? Teoretycznie tak, ale żeby ale móc zapisywać na Blu-raya, będziesz potrzebował tego środowiska, a to będzie taki bardziej rozbudowany numer 2 i to będzie ta opcja, tak jak Java, oddzielna w tym, ale to będzie płatne, niestety. A nie będzie lepsze, to jest miało do MMF-a. Już zaraz o tym wspomnę, tak? Okej, no słuchaj, ale co nas to interesuje, że będzie taki Blu-ray czy nie Blu-ray, skoro to jest dla osób prywatnych i... To nie jest dla osób prywatnych, ale to na film. Może, raczej, powiem tak, to na pewno pomoże ClickTeamowi, bo będzie duży zastrzyk gotówki, to po pierwsze. Po drugie, będzie to bardzo duża reklama dla niego, bo Sony jest bardzo znaną marką i firmą i to może spowodować, że kliki staną się bardziej dostępne, czy będą bardziej znane, co jednocześnie spowoduje obniżenie ich ceny. A to tylko ClickTeam ze wszystkich środowisk programistycznych albo innych ma taką możliwość, czy na przykład jakieś środowiski programistyczne jak Izolacja Plus Plus czy inne? Multimedia Fusion wyszło tak jak najbardziej atrakcyjne dla przedstawicieli Sony. Okej, okay, ale... To tylko z tego co wiem ClickTeam będzie to robił. Ale nie o to mi chodzi, czy na przykład osoby, które programują, po prostu programują, tak, takie prywatne, mogą sobie zrobić coś takiego na Blu-ray, czy nie? Będą mogły, ale no, potrzebują jakiegoś środowiska do tego, tak jak jest do Xboxa, to XLA, nie? Potrzebują języka, tak jak masz na platformę sieciową. Okej, ale wiem, potrzebują języka, ale są języki, programistyczne, które otwierają troszkę samo. Za 10 tysięcy, ale za darmo te języki są, czy też za nie trzeba płacić? Nie, tego nie wiem. Znaczy wiem, że tworzone są, ale jest to czasochłonne i kosztowne. A tak jak firma raz wykupi licencję za 10 tysięcy, no to za moją formę możecie mogą korzystać. No tak. Do tego i to będzie po prostu tańsze dla nich. No wiadomo. Teoretycznie. Słyszeliście o tym Imagine Cup? No, oczywiście. Ja to obserwuję od kilku lat. No to próbuje Microsoft teraz te XNA, nie? Jest prosty język skryptowania, tworzenia wszystkiego. Każdy dostaje pół roku i tworzy gierkę. I w tym roku dwóch Koreańczyków i Brazylijczyków zajęło wysokie miejsca, bo było coś o ekologii. I oni stworzyli prosty klon SimCity i wygrali 20 tysięcy euro.
i bije 20 tysięcy do ręki, a jeszcze ta gierka się pojawia na Xbox Live i za to jeszcze odpadają. No tak. Ale wielu klikowców, tak jakby przechodząc na programowanie, jakich produkcje odnoszą sukces, albo też niezależni twórcy, dostają możliwość stworzenia na Xboxa i również wychodzą gry na Xboxa niezależnych twórców, czy też klikowców. Starych klikowców. Dobrym przykładem na przykład starego klikowca, który odnosi aktualnie sukces, jest Derek Yu, który stworzył m.in. takie gry jak I'm OK, Eternal Daughter. To są dwa stare hity. Tak, i teraz ostatnio wydał grę Aquaria. Nie znam jego gier, wiem. Która koresponduje z nim, nieraz nie mailowała tam grafiki, tak? Tak, on nie jest razem z nim Aquaria. I Aquaria będzie teraz konwerterowana na Maca. Spod Windowsa na Maca i to będzie normalnie rozprzestrzeniane na Macu. Ale wracając do Kupkimu. Jak wiemy, trwają prace na hardware acceleration, czyli przyspieszeniem sprzętowym. Dzięki czemu będzie można korzystać z pixel shaderów, innych technik, które są już dostępne w konstrukcie. Który no powoli tak jakby się stabilizuje, ale bardzo powoli. No i oczywiście jest możliwość stworzenia aplikacji Java. Jest to możliwość przydzielona tylko do Ultimate Fusion 2 Developer. Mam tą możliwość. Już teraz? Jesteś dumny. Tak, mam teraz, bo są bety. Są bety i można tworzyć aplikacje. Jednak jeszcze ich wydajność jest niższa niż aplikacje czysto jako exe-klikowe i nie można tworzyć gier na przenośne urządzenia. Bo Java Mobile jest to tak jakby odłam Javy tradycyjnej i pod nią trzeba część rzeczy inaczej napisać. Ale będzie można, nie? Będzie można. Będzie można, ale tak jak mówię, jest to zarezerwowane wyłącznie dla wersji developer. Ale czemu? A jak podpisali umowę z Javą, żeby najęli licencję takie coś? Bo jak bierzesz i na Javie chcesz tworzyć, to też musisz wykupować, nie? No tak, ale to... Biblioteki i wszystko. Tak, ale to wykupił ClickTeam licencję, żeby w swoim oprogramowaniu mógł tworzyć dla Javy. I to potem my już rozpowszechniamy zgodnie z tymi informacjami. No i my nie musimy do nich płacić? Nie. Dlatego, że znam różne środowiska, które pozwalają programować w Javie, które nie są Javą, ale tacie się jak trzeba płacić Javie za licencję za wydawanie tych. To pewnie będzie dopiero w pełnej wersji Javy, tak jak będziemy musieli to płacić. Ale z tego co wiem, ostatnio były wiadomości na TDC, parę osób spróbował już teraz przerabiając pliki Javy, która została otworzona przez te bety, skonwertowali jedną gierkę na komórkę. Czyli jednak już można, jeżeli się właśnie skonwertuje te fragmenty odpowiednie. Tak jak mówiłem, to będzie dopiero w niedalekiej przyszłości dostępne jako stabilne środowiska, które i tak są już dołączane w oficjalnych buildach. Ja mam dołączoną już jako oficjalny build stabilny, ale Java jest nadal beta. Czyli no, jest z tym problem. Jednak, jak wiemy, ClickTeam oprócz rozwijania Multimedia Fusion 2 już szykuje się do stworzenia najpierw Multimedia Fusion 3, czyli piątej generacji, można powiedzieć, klików dwuwymiarowych. I dopiero po wydaniu Multimedia Fusion 3 wyda Multimedia Fusion 3D. Czyli ma być to środowisko stricte klikowe, nie jak Gemagic, gdzie był skrypt. Stricte klikowe, ale z 3D. To jak tak, 3D Boxy Construct. Raczej. Coś takiego. Nie jestem pewien, bo to nie jest na razie sprecyzowane, ale Gemagic... Okay, a jest na przykład już napisane, nie wiem, powiedziane, czy ClickTeam już poinformował, że na przykład będzie można wczytywać obiekt takie i takie, czy... Nie. Po prostu, że wiadomo, że będzie po prostu 3D, tak, ale nie wiadomo, że będzie... Wiadomo, że będzie MMF 3D po Multimedia Fusion 3. No, czyli my możemy się tego spodziewać za parę lat. Tak. Multimedia Fusion 3
jest planowany na